No, dzień dobry, lecimy z kolejnymi wiosennymi stylówkami. Dzisiaj jestem tak w klimacie, trochę powiedziałabym dziewczęcym, kwiatuszkowym, takim delikatnie romantycznym. Jak zwał, tak zwał, ale jest piękna pogoda, chociaż bardzo mocno wieje. Cieszę się niesamowicie, że jest słońce, mamy maj. No dobra, a ja lecę za chwilę na pocztę, do apteki, na szybkie zakupy. I już Wam pokazuję, co mam na sobie. Sukienka ze sklepu Colin. Wy tę sukienkę już doskonale znacie, ponieważ mam ją od kilku dobrych lat. Ona jest wykonana z wiskozy, w takie właśnie różowe kwiatuszki. Przewiązałam ją sobie dzisiaj paskiem, chociaż można ją nosić na różne sposoby. Ja też lubię taką, wiecie, zwiewną, bez paska, ale dzisiaj wyjątkowo, może dlatego, że tak bardzo wieje. Gołe nogi i tenisówki z Deichmanna. Zakładam resztę i pokazuję Wam, jak prezentuje się moja dzisiejsza cała stylówka. Zapach na dziś też różowy, czyli oczywiście Thierry Mugler i Angel. W takiej oto pięknej różowej wersji. A w całości prezentuje się tak różowe okulary, które dostałam jakiś czas temu od mojego Massimo, przywiózł je z Włoch. Założyłam sobie też taką cieńką kurteczkę z Candy Tem, którą też kupiłam jakiś czas temu, bo jeszcze jest w sumie taka wczesna godzina i trochę chłodno, jest godzina 10. Torebka Toes z zeszłego roku. Tutaj widzicie, mam oczywiście kopertę, którą muszę za chwilę wysłać. No i jestem gotowa do wyjścia, a Was zapraszam oczywiście na kolejną stylizację. No dzień dobry, witam w kolejnym dniu, w kolejnej stylizacji, przepięknym, słonecznym dniu, cudownej pogodzie, z bólem głowy od rana, ale mi to nie przeszkadza. Dzisiaj mam fajne plany, więc mam nadzieję, że ten ból głowy za chwilę mi przejdzie i będę mogła dzisiaj wszystko zrealizować tak, jak sobie zaplanowałam. Co mam dzisiaj na sobie? Taki śmietankowy, chociaż on tutaj w kamerze wygląda jak biały, ale on jest taki śmietankowy, sweterek cieniutki z mango z zeszłego roku. Zegarek Daniel Wellington, pierścionek od Baju Beka, taki z perełek. Spodnie pomarańczowe z Reserved też już mają kilka lat. Bardzo je lubię, takie szerokie właśnie spodnie i do tego założyłam sobie loafersy kolorowe, cykinowe. Proszę bardzo, przywiezione z Włoch też kilka lat temu. Dobra. Lecę pokazać Wam teraz zapach, którym dzisiaj pachnę i resztę mojej stylizacji. Mój pomarańczowy zapach na dziś to Jean-Paul Gaultier Classic. Uwielbiam ten zapach, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. No dobrze, lecimy z resztą. Okulary, które widzieliście w ostatniej, chyba wczorajszej stylizacji, czyli znowu te moje różowe szkiełka, okulary, które dostałam od Massimo, przywiezione z Włoch. Ponieważ jest jeszcze nieco chłodno, ale ma być ciepło, pięknie, 20 parę stopni, stwierdziłam, że zarzucę tę moją jeansową kurteczkę właśnie w takim beżowym odcieniu z ćwiekami. Ona jest taka, widzicie, oversize'owa i pochodzi ze sklepu, o ile dobrze pamiętam, Stradivarius i też kupiona jakiś czas temu. Torebka Toes, którą też miałam wczoraj i tak się dzisiaj prezentuję. Jest kolor, czyli cała ja. Wygodnie? Pewnie, że wygodnie. No, to można zaczynać dzień. Kolejna stylizacja za nami. No i oczywiście zapraszam na następną. Dzień doberek, boberek w trzeciej stylizacji. Dzisiaj mam na sobie sukienkę, a to między innymi dlatego, że za moment wybieramy się na rodzinny obiad, jest niedziela, spędzimy czas w fajnej włoskiej restauracji z całą moją rodziną i już Wam pokazuję, co mam takiego na sobie. Zaczynamy od góry, czyli włosy związane w kucyk. W uszach mam takie diamenciki w białym złocie, biżuteria jest. Mój cieniutki łańcuszek biżuteria jest z diamencikiem białe złoto,
zegarek Daniel Wellington, standardowo moje pierścionki i teraz tak, sukienka. Sukienka z Zary, sukienka długa, tak jak widzicie, długa, 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 w przepięknych kolorach. To jest kolekcja z zeszłego roku, letnia z zeszłego roku i założyłam sobie wygodne tenisówki. Tak, przełamany troszeczkę taki look, widzicie, elegancki ze sportowym. Pokazuję Wam teraz, czym dzisiaj pachnę i co będę mieć w uzupełnieniu tej mojej całej stylizacji. A zapach na dziś to Dior i czysta trucizna. Uwielbiam ten zapach od wielu, wielu lat. No i właśnie, dopełnieniem mojej stylizacji jest torebka Pinko, którą też już bardzo, bardzo dobrze znacie. Zabieram też ze sobą tą moją cienką kurteczkę z Candy Tem, bo trochę wieje i obawiam się, że w miejscu, w którym będziemy, a będziemy siedzieć na ogródku, może być nieco chłodno, a więc w razie czego będę mieć kurtkę, którą albo właśnie tak na siebie narzucę, albo sobie ją po prostu założę. No i tak prezentuje się mój dzisiejszy look. Lekko sportowo, lekko elegancko. Na obiad niedzielny, myślę, że w sam raz. Moja dzisiejsza stylizacja to jest taki totalny, luźny look, ponieważ przesiedziałam prawie cały dzień w domu, praca nad komputerem, odpisywanie maili, montowanie filmu i tak dalej, a teraz z kolei muszę wyjść i jadę na chwilę do mojej ukochanej promenady, załatwić kilka tam rzeczy, kupić parę rzeczy, więc stwierdziłam, że pokażę Wam od razu, jak dzisiaj wyglądam. Włosy spięte w koczek, mam na sobie koszulkę takiego long sleeve'a 3/4 z Kerry, też już ją pokazywałam kilka razy. Do tego szare, zwykłe, przecierane jeansy, które są ze sklepu Candy Tem i założyłam takie letnie botki. Dlaczego letnie? Ponieważ one są tutaj tak jakby puste. W sensie już kiedyś też je pokazywałam i są to botki z Dizzy, kupiłam je jakiś czas temu i super się u mnie sprawdzają. Dobra, perfumy i reszta. Zapach, którym dzisiaj pachnę, to Eisenberg Beautiful, taki przyjemny, lekki, kwiatowy aromat. Reszta mojego outfitu dzisiejszego, czyli mojej dzisiejszej stylizacji, to jest kurtka ze Stradivariusa, którą chyba też już pokazywałam tutaj w tym filmiku ze stylizacjami. Taka luźna, jeansowa, lekko oversize'owa, ponieważ jest tylko 17 stopni, chociaż aż 17 stopni, ale dzisiaj jest trochę wiecznie, więc stwierdziłam, że taka kurtka to jest dobre rozwiązanie i do tego mam moją nową tote bag od Michaela Korsa z najnowszej kolekcji, ale o niej opowiem w oddzielnym filmie. Mój prezent urodzinowy, który sobie sama zrobiłam, taka widzicie? W złoty, taki No dobra, nic więcej nie mówię, tak się dzisiaj prezentuję już. Max do mnie dzwoni, lecę. Chyba zbliżamy się już pomału do końca tego filmu z moimi stylizacjami, stylówkami. I dzisiaj będzie taka stylizacja, powiedziałabym, dopasowana do pogody, bo od rana wygląda tak, jakbyśmy mieli piękną jesień tej wiosny. Ale wiecie, ja się tym kompletnie nie przejmuję. Oczywiście każdy z nas lubi piękną pogodę, słońce dodaje nam to wtedy energii, zupełnie inaczej się czujemy. Ale jest to coś, z czym nie możemy działać, nie możemy zmienić i nie mamy na to wpływu, więc trzeba się dostroić, a pozytywne nastawienie od rana to jest to. Ja dzisiaj mam bardzo dobre pozytywne nastawienie, dostałam dzisiaj telefon od księgowej, który postawił mnie totalnie na nogi. Mogłabym tak codziennie, powiem Wam szczerze, ale tak na poważnie. Wychodzę teraz, bo jadę na spotkanie. Takie spotkanie trochę biznesowe, ale na luzie, bo ze znajomą i już od razu pokazuję, co mam na sobie. Włosy spięte w koczek, sweterek granatowo-biały od Ralfa, który też już doskonale znacie, zegarek, pierścionki, kolczyki, jeansy ciemne granatowe z Zary, takie lekko rozszerzane na dole, sportowe buty Pinko, o, żeby nie było, zakładam resztę, a i jeszcze zapach. A dziś pachnę Isia Lanui,
od marki Sisley. Bardzo kobiecy, nietypowy zapach, lekko seksowny, ale powiedziałabym wyjątkowy i też nie dla każdego. A w całości prezentuje się właśnie tak, czyli zarzuciłam sobie na to wszystko marynarkę. Marynarkę z Zary, która jest w takim śmietankowym kolorze w granatowe paski. Mimo tego, że tutaj w filmie tego nie widać, to są właśnie granatowe paski. Złote guziki i oczywiście torba na ziemniaki, czyli moja tote bag od Furli. Też właśnie w takiej tonacji niebiesko-granatowej. Gotowa do wyjścia. Ta-da! I zapraszam na kolejną stylizację. Przeglądając dzisiaj moją szafę, zdałam sobie sprawę z tego, że mam zdecydowanie za mało sukienek. A jakoś ostatnio wzięło mnie na te sukienki. I w sumie to chyba nawet dobrze, bo bardzo często mówicie mi, że powinnam częściej zakładać sukienki niż chodzić w spodniach. Mimo tego, że ja jestem bardziej w tym kierunku spodnie niż sukienka. Ale chyba to jest czas najwyższy na to, żeby trochę zmienić tą moją garderobę i jednak postawić na te sukienki. No właśnie, może w tym sezonie. Muszę się rozejrzeć za tym, co jest w sklepach i czy jest w ogóle coś ciekawego. A dzisiaj mam na sobie sukienkę, która jest ze sklepu Reserved. I to już jest stara kolekcja, bo pokazywałam tę sukienkę wiele razy, ale bardzo ją lubię właśnie ze względu na to, że ona jest taka dziergana. Taka, no widzicie, szydełkowa, że tak powiem. I to jest sukienka, która ma fajny właśnie taki rozszerzany rękawek. Dopasowana jest tutaj, jak widzicie, o, w talii, ale jest też długa. Znaczy nie jest to sukienka maxi, tylko powiedziałabym raczej, że sukienka midi. Pod spodem ma właśnie taką halkę, która była już w komplecie. Bardzo lubię tę sukienkę, ona jest w takim odcieniu śmietankowym. No i dzisiaj postanowiłam, że założę do niej moje botki z Dizzy. I zaraz Wam pokażę resztę, a przy okazji mam też dzisiaj na sobie prezent, który dostałam od Magdy Mek na moje 40 urodziny, czyli właśnie złoty naszyjnik ze sklepu Yes z naturalną perłą. Przepiękny jest ten naszyjnik, bo można go sobie fajnie tutaj regulować. Do tego zegarek Daniel Wellington, moje pierścionki, a w uszach też mam perły ze złotą końcówką. Naturalne perły, również biżuteria jest. No dobra, zakładam resztę, pokazuję Wam perfumy i lecimy z kolejną stylizacją. A pachnę dzisiaj Sexy Amber, Michael Kors. Uwielbiam ten zapach. Uwielbiam. Jest piękny, kobiecy, dodaje sex appealu, naprawdę wspaniały zapach. Dziś przed nami piękna, słoneczna pogoda, więc zakładam moje brązowe okularki. Zarzuciłam na siebie też kurteczkę, którą już widzieliście w tym filmie, w tych stylizacjach. Tak, żeby trochę przełamać look, a jest jeszcze chłodno. Dzisiaj ma być co prawda piękna pogoda, ma być ciepło, więc później ją sobie zdejmę. Moja nowa torba, tote bag od Michaela Korsa. I lecę ogarniać dzisiejszy dzień. A Was zapraszam chyba już na ostatnią stylizację. Czas najwyższy zakończyć ten film ze stylizacjami i dzisiaj będzie takie podsumowanie, zakończenie na różowo. Zaraz zobaczycie dlaczego. Ale jakoś tak obudziłam się dzisiaj z rana w takim właśnie różowym nastroju. Miałam bardzo fajną noc. Śniły mi się takie głupoty, że jak się tylko rano obudziłam, to śmiałam się sama z siebie, nie uwierzycie, to jest po prostu, ja nie wiem skąd to się bierze, że przychodzą nam w nocy takie myśli albo takie sny, no ale dobra, nie będę się rozgadywać i przedłużać tego filmu. Dzisiaj mam na sobie t-shirt, koszulkę z takim właśnie kolorowym wzorem z Mojito, o ile dobrze pamiętam, z zeszłego roku. Do tego mam jasne, różowe jeansy z Zary, które mają kupę lat. O, założyłam sobie również tenisówki z Deichmanna. Zakładam resztę i zaraz zobaczycie, jak się będę prezentować. A w planach mamy spacer w łazienkach, więc myślę, że taka luźna, wygodna stylówka
na długi spacer w łazienkach będzie idealna. No i mój dzisiejszy zapach jest to Elive od marki Hugo Boss. W całości prezentuje się tak, okularki, które mają też już kupę lat, a marynarka z Zary, no właśnie, różowa. Myślę, że fajnie się też komponuje w takim całym różowym, pastelowym stylu. Do tego torba od marki Pinko, którą też już doskonale znacie, na srebrnym łańcuchu i jestem gotowa na spacer po łazienkach. Tak się dzisiaj prezentuję, czyli różowe podsumowanie tego filmu i tych 7 stylizacji. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, czy któraś ze stylizacji Wam się szczególnie spodobała, a może nic Wam się nie spodobało. Czekam na Wasze komentarze i widzimy się oczywiście w następnym filmiku. Buziaki, do zobaczenia. Pa!